Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, podejrzewali, że w mieszkaniu 28-latka w centrum Opola mogą znajdować się narkotyki. Gdy policjanci weszli do tego mieszkania, okazało się, że w jednym z pokoi, specjalnie zaadaptowanym do tego celu, ten mężczyzna uprawiał konopie indyjskie. Policjanci zabezpieczyli 20 krzewów konopi. Oprócz tego w jego mieszkaniu znaleźli również prawie 300 gramów marihuany oraz ponad 40 gramów amfetaminy. Ten 28-latek został przez policjantów zatrzymany. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia.